tym miejscu zostały odkryte najstarsze szczątki kostne człowieka współczesnego, najstarsze na ziemiach polskich i to, że możemy je datować na około 30 tysięcy lat. To czasy eksplozji kultury duchowej. O tym koniecznie trzeba pamiętać, kontrastując tę fazę z czasami i ze światem Neandertalczyków. Jak na razie mamy nieliczne dowody na to, że Neandertalczyk tworzył sztukę. Właściwie z definicji przyjmujemy, że tego nie robił. Są pewne przesłanki, ale bardzo nikłe. Natomiast obiekty sztuki tworzył Homo sapiens. To jest właśnie to, co nazwałem eksplozją sztuki, eksplozją kultury duchowej. I właśnie w Obłazowej takie przedmioty zostały znalezione, może o funkcjach magicznych, takie jak zawieszki bądź świstawki z muszli kopalnych ślimaków, ślimaków konus. To są zawieszki z kłów pieśca lisa polarnego, paciorek kościany, kliny górnicze o cech, z ornamentem krzywolinijnym, a więc przedmioty, które spotykamy w kontekście archeologicznym bardzo rzadko, a jeżeli już, to zwykle są to depozyty grobowe albo jakimś specjalnym właśnie znaczeniu. Stąd to moje określenie to skarbczyk tych ludzi. To depozyt, który miał jakieś znaczenie, który ktoś obsypał ochrą, czerwonym pigmentem hematytowym, który pojawia się w pradziejach zwykle w ramach symboliki życia i śmierci, w grobach właśnie, czy w takich tajemniczych okolicznościach. Około 30 tysięcy lat, a więc w czasach, kiedy w Obłazowej, w jaskini w Obłazowej działa już Homo sapiens, wczesny człowiek anatomicznie współczesny, ten depozyt, ten skarbczyk złożono w wieńcu głazów ogromnych kamieni przyniesionych z koryta prabiałki, granitowych i kwarcytowych otoczaków. Każdy o wadze 50-60 kg. Wystarczy rozejrzeć się tutaj i zrozumieć, że ten akt jest w kategoriach geologicznych bardzo ważny, dlatego że cała ta komora jest wyrzeźbiona siłami natury w wapieniach. Tymczasem obecność kamieni, takich jakie wymieniłem, czyli wapień, czyli granit i kwarcyt, jest petrograficznie obca. Gdybyśmy nawet nie mieli przesłanek innych, archeologicznych, tych wyrobów, o których opowiadałem, czyli narzędzi kamiennych, czy kościanych, czy tegoż słynnego bumerangu. Już sam ten fakt powinien nas naprowadzić na akcję człowieka. To człowiek urządził to miejsce z ogromnym wysiłkiem, znowu z ogromną determinacją, żeby coś podkreślić. Czy było to miejsce kultu? Czy był to grób symboliczny? Bo w końcu mamy dwa paliczki, dwie kostki człowieka anatomicznie współczesnego, Homo sapiens, a nie mamy całej reszty szkieletu. To jest osobna sprawa, dlaczego tak jest. To właśnie daje nam mocno do myślenia, że tu może chodzić o jakieś szczątki praprzodka, jakieś ważne dla grupy, która tutaj przyszła. Można by też powiedzieć, że te najstarsze kości człowieka, które stąd znamy, paliczki dłoni, znalazły się tutaj w wyniku zabiegów inicjacyjnych, na przykład amputacji. Może tak, to w końcu jest znane z różnych miejsc Starego Świata i nie tylko Starego Świata. Mogło tak być. Mogło dojść tutaj do nawet do zabiegów medycznych, mógłby ktoś powiedzieć, że albo do wypadku, ktoś stracił kawałki palców. Ale musimy tutaj pamiętać, że w czasie 30-letniej akcji badań tego miejsca, archeologicznych, paleontologicznych, geologicznych, prowadziliśmy bardzo dokładne płukanie osadów, szlamowanie.
Jest to pierwsze stanowisko na ziemiach polskich, które zostało od pierwszego dnia wykopalisk poddane takiej procedurze. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nic albo prawie nic nie miało prawa umknąć nam. Wszystko zostawało na sitach o prześwicie dziesiątych części milimetra. A zatem, wracając do przypadku paliczków, tych kostek, odpowiedź na pytanie, czy jest tutaj szkielet, daje gwarancję, że w części, którą przebadałem, tego szkieletu nie było. Możemy raczej skłaniać się do interpretacji rytualnych, obrzędowych, do przechowywania i posiadania i noszenia z sobą szczątków może bigmana, jakiegoś człowieka ważnego dla społeczności. Trzeba jeszcze powiedzieć, że w promieniu około 100 kilometrów od tego miejsca nie znamy podobnych śladów, zarówno neandertalskich, jak i homo sapiens. To też jest informacja niezwykle nośna, bo można zadać pytanie, co tutaj się działo, dlaczego wybrano to miejsce. Jestem ciekaw, co powiedziałby na moje rozważania religioznawca. Andrzeju, siedzimy na pagórze wapiennym na obłazowej skale. Widać ją z daleka, z odległości 50 km mniej więcej, przy dobrej pogodzie. Jak sądzisz, jako religioznawca, czy to mogło mieć jakieś znaczenie dla ówczesnych ludzi, ludzi prehistorycznych, to, że jest taka ekspozycja, taka też widoczność stąd, ale też widzialność tego miejsca z tak dużych odległości, pomijając kształt tego pagórka. No właśnie. Kształt tu też jest ważny, ale liczy się przede wszystkim właśnie to, mamy wzniesienie i wokoło płasko, pusto. Czyli innymi słowy jest coś, co przyciąga wzrok, a coś, co przyciąga wzrok, to z reguły w perspektywie ogólnoludzkiej także staje się tym miejscem przełamania, przejścia do strony świętości. Także tutaj ewidentnie prawdopodobnie, zwłaszcza, że powiedziałeś, że siedzimy pod mamutem, tak? Czy na grzbiecie mamuta. I rzeczywiście, jeśli ta skała przypomina tutaj mamuta, to da się dosyć prosto stwierdzić, no to mamy kolejny tam kamyczek, który potrafiłby wskazać, że było to miejsce bardzo istotne. No właśnie. Przypominę mamuta. To jest bardzo śmiała hipoteza, ale ponieważ w jaskini, którą mamy pod sobą w tej chwili, znaleziony został skład przedmiotów o magicznym znaczeniu prawdopodobnie, rytualnym znaczeniu, trzeba się zastanowić, czy sam właśnie kształt nie przypominał ówczesnym ludziom czegoś. I patrząc od strony południowo-zachodniej, od strony Gronkowa, ja bym zaryzykował tezę, że możemy się dopatrzyć cielska mamuta, a my siedzielibyśmy gdzieś pod jego okiem, gdzieś na jego głowie. I no cóż, pozycja mamuta w życiu ówczesnych ludzi była ogromna. Był dostarczycielem surowca, był dostarczycielem żywności oczywiście, odzieży, prawda, poprzez obróbkę skór. Nawet palono kośćmi, pewnie też tłuszczem. Więc to są wszystko czynniki, które tegoż mamuta w pewnym sensie gloryfikowały. Jeżeli jeszcze uwierzymy w ten kształt, w ten zarys, który bardzo przypomina statuetki z jaskiń niemieckich czy innych hiszpańskich, to właściwie czemu nie? W konsekwencji można tutaj domniemywać, że takie zwierzę, które liczy się jako podstawowe źródło nie tylko pokarmu, ale też różnych czynności, które są ważne z perspektywy nie tylko przeżycia, ale też symbolicznie, że będzie musiało przyciągać wzrok, jeżeli jego zarys się pojawi właśnie w takich okolicznościach. Z mojej perspektywy mamut jest, no można powiedzieć, że bardzo prawdopodobne, że jest jednym z najstarszych zwierząt, które pojawia się w mitologiach, ze względu na pewne paralele w społecznościach syberyjskich.
wiadomo, że nawet możemy jakby domniemywać, jakby w którym miejscu mitologii on się znalazł. On gdzieś leży u początku świata. Mit, w którym mamut wyoruje jakby pierwszą ziemię, jest tutaj szeroko rozpowszechniony na Syberii. Można spokojnie zakładać, że taki mit mógł być ogromnie archaiczny. Także z mojej perspektywy zupełnie spokojnie jest to miejsce predestynowane niemal do tego, żeby być święty. Mamut jest, był ogromnym zwierzęciem. Musiała na niego polować duża grupa ludzi. To na pewno łączyło się z ryzykiem. Ciekawe, że w sztuce, w tej najwcześniejszej sztuce paleolitu, w jakim sensie eksponowane są właśnie zwierzęta niebezpieczne, zwierzęta duże, takie, na które bardzo trudno było zapolować. Tak jakby człowiek chciał przebłagać moce bóstwa, żeby udało się to polowanie, żeby w ogóle podejść do tego zwierzęcia. Mam na myśli lwy jaskini, poza mamutem, lew jaskiniowy, też wymarłe zwierzę, bardzo groźne, niedźwiedź jaskiniowy, bizon. To były zwierzęta, na które niełatwo było się zasadzić i łatwo było zginąć, a przecież w pierwszych przedstawieniach właśnie w jaskiniach francuskich, chociażby czy Niemiec, południowo-niemieckich, mamy albo malowidła, francuskie właśnie jaskinie nam dostarczają tych malowideł, albo statuetki, słynny człowieko-lew, czyli połączenie cech człowieka i tego właśnie groźnego zwierzęcia. Ten słynny Löwenmensch, prawda, z Holefels. To jest taka podpowiedź bardzo ciekawa, nawiasem mówiąc wykonany z ciosu mamuta. Tak. Czyli znowu ten mamut też przeplata się i w sztuce, i myślę, że w magii ówczesnej. Może nie tylko myśliwskiej. Tak, tak. Z tej perspektywy ważne jest nie tylko ta groza czy potęga tych zwierząt, ale też sytuacje, w jakich one się pojawiają. Na tyle często, że można tutaj mówić rzeczywiście o pewnych podejrzeniach, że one były wyróżniane w obrazie świata, jakby tamtejszych społeczności. To przejścia właśnie na linii człowiek-zwierzy. To są jakby niezmiernie istotne, są podstawą jakby dla systemów szamanistycznych. W tej perspektywy znacznie silniej jakby potwierdzają tą hipotezę o istnieniu szamanizmu już w tamtym okresie, w górnym paleolicie, być może nawet w środkowym. Tak jest. Tak jest. I przedstawienia postaci ludzkich zwykle bez twarzy, prawda? Wenus nie mają twarzy. Przedstawienia antropomorficzne, jeżeli w ogóle są w jaskiniach, to są to zwykle albo kobiece łona, a jeżeli nawet już jest górna część korpusu, głowa, to oczywiście bez twarzy. Tak jakby chciano ukryć kogoś, kto jest mistrzem ceremonii czy czarownikiem. Zresztą mamy kombinację pewnych innych cech. Już może zostawmy mamuta na chwilę, ale zakładanie na siebie jakby masek, prawda? To mamy takie statuetki, czy też rysunki, które z Trois-Frères na przykład we Francji, gdzie widzimy postać tańczącą, ale z zakrytą twarzą, z nakryciem głowy, bodajże z rogami, z zwieszającą się skórą. Takich przypadków jest więcej. To zresztą dotyczy też Wenus, prawda, które towarzyszą człowiekowi współczesnemu, w sensie homo sapiens wczesnego, od samego początku, kiedy się pojawia, około 40 tysięcy lat przed naszą erą. W Obłazowej też Wenus udało się odkryć, co podnosi rangę tego miejsca właśnie jako miejsca obrzędowego, miejsca, które odwiedzają kolejne grupy myśliwych. No, ja pytam cały czas i siebie, i religioznawcy, i kogo tylko mogę, czy zwykłe czynniki, takie utylitarne, złoża miejscowych skał krzemionkowych były wystarczającym czynnikiem, by przyciągnąć osadnictwo? Czy może chodziło o coś innego, o ofiary dla bóstw, żeby zająć nowe terytorium, bardzo takie właśnie zasobne? A może jeszcze o coś innego chodziło? Inicjacje młodych, grupa, która idzie wiele, wiele kilometrów, bo tu w promieniu wielu kilometrów nie mamy podobnych śladów, wielu dziesiątków kilometrów,
Dopiero na Morawach mamy takie ślady. Jak to jest z wędrówkami w celach na przykład takich jakichś zadaniowych, ale specjalnych, magicznych, czy właśnie inicjacji? Ja jestem nastawiony na poszukiwanie raczej śladów świętości niż uciekanie od nich. Sytuacja wygląda tak, jesteśmy w obrębie kultur, które de facto były głęboko zanurzone jakby w poczuciu świętości. Ich działania utylitarne były ściśle skorelowane, ściśle powiązane jak gdyby z tym, co one myślały na temat świata i rzeczywistości. Niech przykładem będą aborygeni australijscy, prawda, którzy robią kilkusetkilometrowe wędrówki w poszukiwaniu odpowiednich materiałów na narzędzi, ale jednocześnie te wędrówki są dla nich wędrowaniem szlakiem przodków. Każdy element krajobrazu, każde miejsce, które w jakikolwiek sposób się wyróżnia, jest tutaj dla nich istotne, jest przedmiotem mitu, pieśni, którą należy zaśpiewać, działania obrzędowego, które należy wykonać. Oni są z tej perspektywy poszukującymi jak gdyby tego, co można by nazwać łącznością z całym kosmosem, z całym światem, a w konsekwencji także i tym, co ten kosmos im udostępnia, więc na przykład materiał. Powiedzmy inny przykład, tak? Indianie Hopi, którzy wędrują w poszukiwaniu po sól po prostu, która jest im niezbędna, ale jednocześnie jest to wędrówka śladem ich bohaterów, solnej kobiety, która ostatecznie w tą sól się przekształca i tych jej wnuków, które prowadzą ją właśnie tam, gdzie powinna się przekształcić. Czyli każdy minerał najprawdopodobniej ma swoje miejsce w tym świecie. Zastanawiamy się nad funkcją jaskiń, nad rolą tego rodzaju schronisk, pieczar, nawisów skalnych, które człowiek wykorzystywał. Są dowody na zamieszkiwanie, na wytwarzanie broni, na ćwiartowanie zwierząt w jaskiniach, ale znacznie więcej chyba, a w każdym razie takich bardzo nośnych przekazów dotyczy sanktuariów jaskiniowych. Używa się tego określenia, wiedząc, że ówczesny człowiek nie miał latarki, miał tylko łuczywo, wchodził do ciemności, w głąb ziemi i tu coś przeżywał. Która z tych funkcji jest wiodąca, bardziej mogła przyciągać człowieka pradziejowego, może i współczesnego? Tak, ja myślę, że mamy do czynienia z klasycznym współdziałaniem, że to jest rzecz powiązana. Jakby mamy miejsce, które można się schronić, ale jednocześnie mamy miejsce, które odróżnia się znowu w sposób wybitny od reszty otoczenia. I im głębiej się wchodzi, tym dziwniej. Zauważmy, że w tych wielkich jaskiniach, prawda, te najciekawsze malowidła są właśnie w tych najciemniejszych, najtrudniej dostępnych elementach jaskini. Czyli w konsekwencji przechodzimy jak gdyby ze sfery życia, prawda, tam gdzie dochodzi światło słoneczne, do tej sfery, w której już liczą się tylko i wyłącznie te jakieś siły, które w obrębie tej jaskini funkcjonują i kontakt, który się z nimi nawiązuje. Jeśli mówimy o tym, czym sobie oświetlano, no to przecież łuczywo czy kaganek zabiera tlen. I w momencie, jak się wchodzi w głąb i jeszcze w ciasnej przestrzeni, jeśli się maluje, to nie trwa 5 minut, tylko długi czas, no to wtedy dochodzi do efektów niedotlenienia, a w konsekwencji do możliwych stanów zmienionej świadomości, do wizji, do różnorodnych jak gdyby wyprowadzania z własnego umysłu tego, co normalnie jest wewnętrzne, ale w tej sytuacji staje się zewnętrzne. I wtedy różne rzeczy ciekawe, dziwne mogą się pojawić w jaskini. Tutaj trzeba pamiętać, że jesteśmy w rejonie, w którym jednak jest sporo jaskiń. Masyw Tatrzański tutaj oczywiście jest na pierwszej linii, że tak powiem, jeśli chodzi o ilość obiektów jaskiniowych i ich jakość. Ale są też w Pieninach, są też w Pienińskim Pasie Skałkowym. W Beskidach te, które są, to są jaskinie młode, późne, o założeniach tektonicznych. One dla człowieka paleolitu najprawdopodobniej nie były istotnym elementem. Najprawdopodobniej wiele z nich jeszcze wtedy nie istniało. Ale dla obłazowej skały ważnym szczegółem jest to, że
zapewne była wyspą. W niektórych fazach epoki lodowcowej była wyspą. Żeby tu dojść, trzeba było pokonać lwącą rzekę, nie taką jak dzisiejsza Białka, choć i to jest czasem kłopotliwe, tyle że spływające ze zboczy teatr, ze lodowców wody tworzyły tutaj różne krajobrazy. Trzeba też pamiętać, że są to okresy też, kiedy lasu jest niewiele. Ta skała mogła być dużo bardziej wyeksponowana. A więc szereg czynników tutaj nam podpowiada, że ta grota mogła pełnić funkcję nie tylko właśnie utylitarną, taką użytkową, ale magiczną. Można ją nawet nazwać w pewnym momencie sanktuarium jaskiniowym. Jeżeli mamy coś, co staje się wyspą, czyli jest otoczone wodą, no to mamy piękną metaforę tamtego świata, innej rzeczywistości, do której bardzo trudno się dostać. Tak, sacrum profanum znowu, prawda? Granica świata świeckiego i świata magicznego. To tutaj się czuje. Zresztą wystarczy w Obłazowej zostać sam na sam wieczorem i zastanowić się nad ilością wizyt, które różni ludzie tutaj w Pladziejach odbyli. I to powoduje jakiś dreszcz emocji, na pewno. Mrok w jaskini to jest pierwszy czynnik, który wywołuje na pewno głębie przeżyć. Nie dziwmy się więc, że właśnie w najmroczniejszych częściach jaskiń, w takich ciasnych korytarzach, gdzieś przy rozwidleniach, gdzie istniała jakaś galeria, płaska ściana, tam malowano, tam coś przeżywano. Nawet namalowano mamuta z zaznaczonym sercem w jaskini El Pindal. Więc te czeluście, prawda, musiały oddziaływać na wyobraźnię. Tutaj oczywiście bardzo trudno nam powiedzieć, w co wierzyli ludzie 30 tysięcy, czy Neandertalczycy 50-100 tysięcy lat temu, ale mamy pewne analogie. Wiemy, jak funkcjonuje ludzki mózg, wiemy, jakimi torami biegnie ludzkie myślenie i można sobie sprawdzić, na ile społeczności, które mają ten sam tryb życia, a więc są łowcami, zbieraczami, tak jak i ludzie górnego paleolitu, jak oni sobie wyobrażają rzeczywistość, do tego jesteśmy w stanie sięgnąć metodami etnograficznymi. No i z tego płynie wniosek, chyba jeden, że bardzo ciężko oddzielić człowieka od tych sił sakralnych, od tych istot, które gdzieś tam wszędzie się pojawiają i że z jego perspektywy one są niezmiernie ważne, ponieważ one są działającą częścią kosmosu. One sprawiają, że on będzie mógł przeżyć, że one dostarczą mu żywności, nagonią dla niego zwierzynę, sprawią, że zwierzyna zechce się zatrzymać i zechce zostać upolowana. Z tej perspektywy łowcy traktowali upolowane zwierzę jako autoofiarę, jako coś, co samo z siebie daje się im zabić, żeby mogli przeżyć czy zjeść. A więc musiało też istnieć siła, duch, który takim zwierzostanem zarządza. I najprawdopodobniej właśnie mamy tutaj do czynienia w obrębie kultur górnopaleolitycznych z takimi wyobrażeniami. To, co nazwano wielkim czarownikiem Stuwa Frey, prawda? Istota, która, jeśli wierzyć temu pierwszemu rysunkowi, bo teraz on już zupełnie inaczej wygląda, to jest istota złożona wypełniona człowiekiem, a złożona z różnych części zwierząt, tak? Rogi renifera, łapy niedźwiedzia, ogon konia i tak dalej. Czyli w konsekwencji to jest istota, która nie ma prawa istnieć, ale jednak z nią narysowano i teraz narysowano w dosyć istotnym miejscu, prawda? Więc mamy podstawy przypuszczać, że ci ludzie mieli jakiś zestaw sił duchowych, do których się odwoływali.